Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Persak i pracuję w IKOPOL-u Dębica. Postanowiliśmy w nowej formie przedstawić naszym kibicom nowych piłkarzy. Moim i Państwa gościem dzisiaj będzie Konrad. Konrad, proszę przedstawić. Nazywam się Konrad Tomasz, gram na pozycji skrzydłowego lub środkowego pomocnika. Jesteś pierwszym, który zmierzy się z naszymi pytaniami. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Jedziemy. Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką? Odpowiedz od początku Twojej kariery. Gram w piłkę odkąd pamiętam. W miejscowym klubie KS Turbacz. W wieku 11 lat dopiero tata zawiózł mnie na pierwszy trening do Krakowa, do szkółki Akademii Piłkarskiej 21, gdzie trenerem były Mirosław Szynkowiak i Marek Konieczny. No i tam dopiero tak na poważnie zaczęła się moja przygoda. Świetne, miałeś świetne początki, miałeś dobre wzorce. Trenerzy czy rodzice? Kto wniósł większy wkład w to, że zostałeś piłkarzem? Na pewno na samym początku rodzice, bo to jednak oni wozili mnie praktycznie codziennie 50 km w jedną stronę na trening. Słuchaj, jak sądzisz, gdzie możesz dotrzeć jako piłkarz? Czy masz jakiś sufit przed sobą, czy twoje marzenia bardzo wysoko sięgają? Na pewno sięgają bardzo wysoko. Staram się nie wyznaczać, tylko po prostu ciężko pracować i zobaczyć, gdzie uda mi się dotrzeć. Super. Czy po zakończeniu przygody z piłką będziesz wiązał swoje życie z piłką nożną? Nie wiem, trener, sędzia, fizjoterapeuta? Zdecydowanie. Sport to jest coś, co sprawia mi ogromną frajdę i myślałem o trenerze. Kto jest twoim piłkarskim idolem, inspiracją? Dlaczego? Od zawsze był to Lionel Messi. Bardzo mi się podoba jego styl gry, jak się zachowuje z piłką. Super. Najlepszy trener w twojej karierze? Pamiętaj, nie możesz powiedzieć Łukasz Sałaj. W Hutniku Kraków był to Grzegorz Staszewski. Świetnie mi się z nim współpracowało, wiele się nim nauczyło. Stadion, na którym chciałbyś zagrać kiedyś? Camp Nou, San Siro, świetna atmosfera. Wyobraź sobie teraz propozycję z zagranicy. Jaka liga, jaki klub? Jak chcę Barcelona na ligę. Czy zdarzy Ci się odczuwać stres przed meczem? Czy radzisz sobie, co potrzebujesz jakichś bodźców, żeby się uspokoić? Raczej nie, to jest coś, na co czekam i pracuję cały tydzień, więc sprawia mi to radość. Czyli jak się relaksujesz, słuchasz muzyki, gry wideo, tak? Gry komputerowe i seriale. Wymień Twoim zdaniem trzy cechy dobrego piłkarza. Determinacja, odwaga i pracowitość. Najtrudniejszy przeciwnik, z jakim udało Ci się zmierzyć na boisku? Wieczysta Kraków, pamiętam. Najlepszy mecz, jakim zagrałeś? Czy to jeszcze przed Tobą? Pamiętam taki mecz w Hutniku Kraków, gdy graliśmy na awans do seriatki. Udało nam się wygrać i też strzeliłem. Analogiczny mecz do zapomnienia? Czasem na pewno zdarzają się takie mecze, lecz staram się wymazywać z pamięci. Szybko zapomnieć, to jest bardzo dobry sposób. Końcówka naszego wywiadu, więc już szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Konrad, najlepszy bramkarz? Kurtua. Najlepszy obrońca? Lamas. Najlepszy pomocnik? Łodzić. Napastnik? Benzema. Twoje ulubione danie? Sałatka z kurczakiem. Twój ulubiony deser? Szalatka z lodami. Napój? Sok pomarańczowy. Wolisz zdrowo czy śmieciowo? Zdrowo czy kebab? Zdecydowanie zdrowo. Kto jest twoim, kto jest największym żartownikiem w szatni IKOPOL-u? Adrian Brzostowski. Adrian Brzostowski. Kto stroi się w szatni? Filip Lesie. Kto najlepszy w siatku nogę? Roki. Kto jest szefem szatni? Wszyscy starsi. Wszyscy starsi zarządzają szatnią, tak? Najlepiej odpoczywać się w ruchu czy na leżaku? Zazwyczaj staram się w ruchu, ale często kończę na leżaku. Asysta czy gol? Co sprawia Ci większą przyjemność? Gol. System VAR, ułatwienie czy utrudnienie? Ułatwienie czasem pokazał, że też utrudnienie. Boisko trawiaste czy sztuczne? Trawiaste. Zdecydowanie trawiaste. Dobrze. Dzięki za rozmowę. A kogo chcielibyście zobaczyć w następnej rozmowie ze mną? W komentarzach pod materiałem dajcie pytania do kolejnych zawodników. Będziemy ich tutaj przepytywać. Śledźcie naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Do zobaczenia.